dobra, widzowie, jestem wkurzony, nie? BMW mnie wkurza, bo mnie wkurza robią. Pokażę wam coś. Coś mi się z samochodem stało, ale nie potrafię za bardzo zlokalizować co. Mam takie wrażenie, ale że ja wam za chwilę pokażę, o co chodzi. Ogólnie telepie mi kurwa auto, telepie mi kurwa samochód, jak hamuje tym głównym kurwa od 10 do 0, nie? No i z racji tego, że wy jesteście ekspertami, to się wypowiecie. Rozumiesz, kurwa, tak od 10, kurwa, 15 do 0, jak jest na końcówce hamowania, to telepie budą kurwa i kierownicą. No i teraz jest jeden, problem, bo ja kupiłem nowe tarcze kurwa w czerwcu. Inna sprawa jest to, że wiadomo, że mogły się spierdolić kurwa przez ten czas, mogły się kurwa wygiąć, przegrzać, kurwa, mogły się źle ten, ale mega wkurwiające to jest. Nie, no nie, nie ma kierownica, bo stricte jak jedzie ten samochód, czy hamujesz z dużych prędkości w dół, z dużych, no nie wiem, ze 100 hamujesz w dół, to nie ma problemu. Problem jest przy tej końcowej, przy dohamowaniu po prostu do zera. Wada fabryczna, daj na pomiar picia, na każdym warsztacie powinien się to zmierzyć. No i właśnie kurwa próbuje się kurwa w BMW stary umówić od 2 miesięcy kurwa i to mnie też kurwa, bo wydałem tam w kurwie pieniędzy i mi kurwa mówią, a bo teraz czasu nie ma, zadzwonimy kurwa, jak będzie, bo serwis zajebany, coś tam. Sandra się umówiła kurwa przez internet, nawet nie wiem, chyba na olej kurwa i na coś innego. To jej kurwa po 3 dniach kurwa dali termin. A ja kurwa czekam pół sierpnia. Dokręćkowa na początek, chłopie. Na początku myślałem, że mam krzywe koła, nie? Zdjąłem te kute felgi, zawiozłem je kurwa do... Zawiozłem je na pomiar i one rzeczywiście kurwa nie były idealne. Więc poszły kurwa na walcowania te kute felgi i założyłem nowe felgi fabryczne tego samochodu, bo jak ten samochód miał wypadek, to felgi się kurwa połamały wszystkie. Więc oni mi komplet nowych felg dali, których ja nigdy nie założyłem. Rozumiesz? Czy mam włączonego autoholda, może się za szybko ręczny włącza? No mam. Ale to myślę, że nie. Że nie. Co prawda koła miały kurwa styczność z krawężnikiem, bo ten samochód miał takiego pecha, że przyjechał w krawężnik. Ale był na... Przyjechał ten samochód w krawężnik, jakby ktoś już chciał dopytać, to sam przyjechał. Ale był na zbieżności i tak dalej, kurwa. Jakby zawias został sprawdzony i ponoć nic tam nie było, nie? Bo jakby to była pierwsza rzecz, którą zrobiłem. No. Mogę jeszcze i zaciski, ale no wiecie... Wkurwia mnie to, że ja kupiłem nowe klocki, kurwa, nowe klocki tarcze 2 miesiące temu. Wydałem na to, kurwa, worek pieniędzy. Więc jak się, kurwa, tarczę pokrzywdził, to komuś w łeb zapierdolę, nie? Nie no, koła albo opony to by biły przy każdej prędkości, nie? A jak on sobie tutaj, wiesz... Kurwa, to takie jest... Tak, wibracje. Pompa ABS bym stawiał i właśnie to jest rzecz, którą mi dzisiaj... Bo wiesz, tarcze i tak dalej, klocki, to ludzie pisali, czy sam jakby do mnie małem, a dzisiaj z Kubą rozmawiałem, 4 homów, napisał, o kurwa, może to pompa ABS. I mu napisałem, no mówię ci, jeździć o tym gównem nie da, drży buda, kierownica, wszystko. No, nie myślałem, że aż tak, ale na bank coś jest nie tak. I tam jakiegoś kolegę mam i ten. No ale, a pompa ABS jest droga, czy nie? Pompa ABS i serwo koło 70 000! Ha! Kurwa, to drogo was ten incydent będzie kosztował, widzowie. Tyle mam do powiedzenia, nie? Ja nie zamierzam za to płacić, skurwysyny, nie? Ja pierdolę, nie no, to się wjebaliście, kurwa, w koszty, kurwa. Pod koniec wakacji, co? I tak taniesz tarcza naprzód? Nie no, tarcza naprzód to... No, kurwa, podobnie, no. Podobnie, tak szczerze. Nie no, chłopie, kurwa, jak mi 10 000 krzykną, to im oddam ten samochód. Już mnie wkurwiły te samochody, tak szczerze. Coraz bardziej jestem zdania, że sobie zostawię motocykl i kurwa... I samochód jest niepotrzebny. Nie wiem, kurwa, kupię sobie jakiegoś smarta w brabusie. 7K to pompa do mojego Passata kosztuje? Dobra, już mnie wkurwiliście. Pompa, ABS, BMW... Dobra, tu jest za 2 koła jak coś. Kurwa, ale śmieszna część, ja nawet nie wiem, od czego to jest. Podejrzewam, że wspiera jakoś ABS. Dobra, to jest po 3,5 koła, to już jest za drogo. Taką za 600, kurwa. To jest F80, to generacja niżej. Dobra, pewnie jak posortuję, kurwa, od najdroższej. Ile?! No nie, no tyle to nie, no. Dobra, widzę, ja mam to w pizdzie, kurwa. Daję taska, kurwa, na zlecenie. Rozkręćcie, kurwa, komuś samochód. O! Jak jest tu jakiś złodziej na czacie, dam wam adres taku i wykręćcie mu to z samochodu i tyle. Jak to jest po 4 koła, dam 2500, kurwa, na benzynę. No ja mam wyjebane, kurwa. Weź wypożyczalnię auto i wymień. Kurwa, to mądre. Ile kosztuje M3 na dobę? BMW M3 G80 wynajem. Kurwa,
Faziego trochę głupio, dobra, Faziego trochę głupio okradać. Z cylindersów zajebny. O ja pierdolę, zajebiście, ile to kosztuje. O jebny cylindersów z Warszawy. 1300, kaucja 10 koła! Nie no, to mi się nie opłaca. Zresztą musiałbym kurwa hamulce wykręcić czy coś. Nie wiem, musimy kurwa więcej wykręcić z tego auta. Widzowie, coś się szybko sprzeda. 3K zapłacę za samą wymianę. Dobra, widzowie, to może zróbcie tak, zapierdolcie jakąś M3, kurwa. Przyjedźcie tym dawcom, kurwa, i sobie poprzerzucamy graty i tyle. Wyłącz kontrolę trakcji, sprawdź, czy dalej tak robi. Wiesz co, jak jeździłem na wyłączonej kontroli trakcji, to też się tak działo, wiesz? Ale jest jedna rzecz, którą zauważyłem, dlatego miałem takie przeczucie, że być może to coś z tarczami, że jak te, bo on na początku tak nie ma. Dopiero jak się, kurwa, cały rozgrzeje, nie? Czyli wiesz, odpalasz samochód, tam wiesz, po minucie jedziesz i do momentu, kiedy, kurwa, parę razy nie pohamuje, to jakby jest luz. Pierdol mi o pokoleniu, wbijam sobie w tą scenę jak Spartakus z Koloseum. Pijemy włoskie wino, grono zaufane mam. Chwile słodkie są jak wino, grono.